Cześć, tu Magda. Zapraszam do swojego ogrodu. Na początku chciałabym Was serdecznie zachęcić do zasubskrybowania kanału oraz wciśnięcia dzwonka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia zarówno o niedzielnych wideo, które pojawiają się zawsze o 15, jak i o różnych rolkach, które wrzucam w tygodniu, o tym, co dzieje się w ogrodzie. A dziś opowiem Wam o 8 absolutnych hitach u mnie w ogrodzie. Są to rośliny, które kwitną od czerwca do października. Bez przerwy. Cały czas, non-stop, pokryte są kwiatami. Pierwsza z tych roślin to powojnik. Powojnik niezwykły, urokliwy, przepiękny. Z grupy Viticella, wyhodowany przez Szczepana Marczyńskiego, naszego polskiego guru od powojników. Jest to powojnik Fairy Bells. Powojniki z grupy Viticella są raczej proste w uprawie. Nie chorują na uwiąt, rzadko też łapią mączniaka. U mnie nigdy nie przemarzają. Na wiosnę ścinam je nisko, około 30 cm nad ziemią i wypuszczają wtedy nowe pędy. Jednak nie wszystkie tak długo kwitną. Ten powojnik i jeszcze jeden, o którym dzisiaj opowiem, są wyjątkowe. U mnie pnie się po kratce razem z różą Zephyrin Drauhin. Jego jasnofioletowe kwiatki fajnie zgrywają się z ciemno-różowymi kwiatami zephyrinki. Nie jest to wysoki powojnik, osiąga maksymalnie 2,5 metra, dlatego świetnie nadaje się do wszelkiego rodzaju pojemników i na balkony. Kolejnym hitem w moim ogrodzie jest róża. Róża o wyjątkowej urodzie i wyjątkowej historii. Róża o ponadprzeciętnej zdrowotności oraz wyjątkowo długim okresie kwitnienia. Jest to róża o dwóch nazwach. Peace, czyli pokój, oraz Gloria Day. Trafiłam na nią zupełnie przez przypadek. Kupiłam sadzonkę za 5 zł w Biedronce w przecenie i przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Jest bardzo zdrowa, czasami tylko łapie mączniaka i kwitnie od czerwca, całe lato, bez przerwy, powiedziałabym, że nawet do przymrozków. Jak widzicie, ma cały czas sporo pąków. Jest to róża wielkokwiatowa, o bardzo ciekawej i zmiennej kolorystyce kwiatów. Jej płatki są na zewnątrz jasno-różowe, a w środku żółto-morelowe. Pięknie wyglądają i niesamowicie pachną. Jej kolejną zaletą jest to, że ma bardzo sztywne pędy i nie wykłada się ani nie przewraca, nawet po silnych deszczach. Jej historia jest równie niezwykła jak jej uroda. Nazwana została Peace, czyli pokój, dla uczczenia zakończenia II wojny światowej. Kolejny hit to znów powojnik. I znów powojnik włoski z grupy Viticella. Polish Spirit. Ma ciemno-purpurowe, fioletowe kwiaty o średnicy około 8-10 cm. Kwitnie od czerwca do października, bez przerwy, obsypując się masą kwiatów. Ten powojnik jest dość duży, rośnie silnie na wysokość do 4 metrów. Wymaga silnego cięcia. Należy wykonać je oczywiście wiosną, na wysokości od 20 do 50 cm. U mnie pnie się po obelisku razem z różą Graham Thomas. Już mówiłam Wam wcześniej, że bardzo lubię połączenie fioletu i żółci. Czas na kolejny hit. Jest to bylina. Bylina osiągająca spore wysokości, nawet 1,5 czy 2 metry. Słoneczniczek szorstki. I znów kwitnie od końca czerwca aż do października, a nawet dłużej, nie robiąc sobie przerw. Jest też niesamowicie odporny i rośnie nawet na słabych glebach. Trzeba tylko pamiętać o regularnym podlewaniu. Słoneczniczek będzie świetnie pasował do ogrodów w stylu rustykalnym czy angielskim. To taka typowa roślina z ogródków naszych babci. Kolejna roślina to róża. Róża przepiękna, niezwykle pachnąca i kwitnąca od czerwca do końca października. Boskobel. Jej kwiaty mają bardzo ciekawy kolor, przechodzący od jasnej czerwieni w pąku do połączenia głębokiego różu i moreli w pełnym rozkwicie. To róża angielska, Davida Austina, wyhodowana w 2012 roku. Kwitnie cały czas, bez przerwy, od czerwca do października. Jednak początek jej kwitnienia jest najbardziej intensywny. Później kwiaty są obecne, jednak już w mniejszych ilościach. Jedynym jej minusem jest to, że łapie czasami czarną plamistość mączniaka. Jej liście nie wyglądają tak zdrowo jak liście pomponelli czy paszminy lub hercogin krystiany. Przejdźmy teraz do byliny, której nie mogło zabraknąć na mojej liście.
Jest to oczywiście bodiszek rozan. Kwitnący od początku czerwca aż do przymrozków. Cały czas równie intensywnie pokryty kwiatami. Opowiadałam Wam już o nim w wideo o top 7 bylinach w moim ogrodzie. Podlinkuję je poniżej. To niesamowita roślina. Ma śliczne fioletowo-niebieskie kwiatki i rozrasta się jak szalona. Rośnie dobrze na nawet przeciętnych glebach. Trzeba ją tylko regularnie podlewać. U mnie najlepiej radzi sobie w półdzieniu. Przechodzimy teraz do kolejnego hitu. Jest to znowu róża. Róża subtelna i delikatna jak tancerka. Balerina. Balerina to rozłożysta róża krzaczasta, która dorasta do około 1,5 metra w górę i tak samo równie szeroko. Kwitnie latem i jesienią, baldachami małych, różowo-białych kwiatków. Oczywiście na początku sezonu kwitnie najbardziej intensywnie, jednak kwiaty pojawiają się przez cały sezon, przez całe lato i jesienią. Jest zupełnie bezproblemowa. Nie przemarza, nie choruje i kwitnie obficie. Ideał róży. Tu widzicie, jak kwitnie jesienią, a tutaj latem, na początku lipca. Oczywiście jest różnica. Róże zawsze będą intensywniej kwitły na początku sezonu. Wtedy najwięcej energii poświęcają swoim kwiatkom. Później troszeczkę już muszą odpocząć przed zimą. Jednak to, że niektóre z nich produkują kwiaty przez cały sezon, jest niezbitym atutem. Przechodzimy teraz do ostatniej rośliny na naszej liście hitów. Jest to hortensja. Hortensja moim zdaniem niezwykła, gdyż oprócz tego, że jest bardzo ładna, to jeszcze jest bardzo odporna i ma sztywne pędy. Trzy bardzo ważne cechy w hortensji. Jest to Wim's Red. U mnie rośnie w dość trudnym miejscu, wzdłuż ściany domu pod niewielkim okapem, czyli dostaje mniej wody niż zazwyczaj hortensje potrzebują. Jednak radzi sobie świetnie. Ma sztywne pędy, obsypane na końcu kwiatkami w kolorze ciemnego różu, nie czerwieni, wbrew swojej nazwie. Kwitnie od końca czerwca aż do przymrozków. Jej kwiaty zasuszają się zimą i zmieniają kolor na brąz. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie są Wasze ogrodowe hity. Co u Was w ogrodach najdłużej kwitnie, najlepiej i najzdrowiej rośnie? Wciąż planuję nowe nasadzenia na rabatach i bardzo potrzebuję takich właśnie roślinnych polecajek. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie kciuka w górę i nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału. Do zobaczenia za tydzień!